Czy będzie nowy wiceprezydent Starogardu z PO? Z uzyskanych przez nas informacji toczą się w tej sprawie bezpośrednie rozmowy pomiędzy prezydentem Stachowiczem a przedstawicielem Rady Miasta i Platformy Obywatelskiej reprezentowanej przez Rafała Neumanna i Patryka Gabriela. Jeżeli doszłoby do zawarcia koalicji, to Platforma Obywatelska najprawdopodobniej obsadziłaby stanowisko wiceprezydenta do spraw społecznych, a wiceprezydent Wojciechowski przejąłby funkcję wiceprezydenta do spraw inwestycyjnych. Jednak w samej Platformie Obywatelskiej nie brakuje głosów przeciwnych koalicji z prezydentem Stachowiczem, gdyż jest to wzięcie odpowiedzialności za 6 lat rządów prezydenta Stachowicza. Ponadto ewentualny sukces rządów PO będzie sukcesem prezydenta Stachowicza, natomiast ewentualna porażka Platformy nie będzie porażką prezydenta. Wśród kandydatów na wiceprezydenta najczęściej wymieniane jest nazwisko obecnego prezesa starogardzkiego PKS-u. Gospel opanował gniew. To hasło promujące festiwal Gospel w Gniewie przekuło się w rzeczywistość. Z jednej strony uczestnicy i goście festiwalu w pełni opanowali miasto Gniew, a z drugiej strony zarówno komendant policji, jak i szef ochrony podkreślali, że impreza przebiegła bez żadnych incydentów. To 16 gospela, pierwszy raz w Gniewie, więc to taki debiut tutaj, ale atmosfera, jak widać, bardzo fajna. Te 3 dni to naprawdę masę ludzi tu się przetoczyło, więc myślę, że udany pomysł. Było ryzyko, że gospelu na Kociewiu nie będzie, jest i to jest największa radość z tego wszystkiego, bo tysiące ludzi bawi się jak co roku. Co prawda już niebo się kłaje w Gniewie, ale sceneria zamku i to otoczenie też sprzyja takiej muzyce i jest naprawdę fajnie i przyjemnie. Pani burmistrz, czy jest Pani zadowolona z obecności festiwalu Gospel w Gniewie? Zadowolona to jest za mało powiedziane. Ja jestem szczęśliwa, że festiwal Gospel jest akurat w Gniewie. W przyszłym roku też? Nie do końca to niestety ode mnie zależy. Jeżeli by to zależało ode mnie, to na pewno bym powiedziała, oczywiście, na pewno będzie festiwal drugi Gospel, a 17 tak naprawdę w Gniewie. Ale niestety to nie zależy ode mnie, ale bardzo bym chciała, żeby tak było. Proszę Państwa, jako nowi właściciele jesteśmy na zamku 2 lata. Uważam, to największe wydarzenie muzyczne i największa widownia, jaką widziałem przez ostatnie 2 lata. Nawet Viva 2 za historyczne nasze wydarzenia i wielkie imprezy, nie było takich tłumów, jak są w dniu dzisiejszym. To co w przyszłym roku? Czym Pan zaskoczy? Na pewno będziemy chcieli kontynuować ten gospel. To wydarzenie kulturalne i nie tylko. Powiem, że bardzo i dodam jeszcze, że ten gospel tutaj wpadł do nas, tak można powiedzieć, rykoszetem, bo no wiecie Państwo, że to był 15 lat, ten festiwal był w Osieku. Także około pół roku temu, jak ksiądz Zdzisław z Osieka przyjechał z taką nowiną tutaj do nas, no to po prostu byłem bardzo zadowolony. A dzisiaj no widzimy, że to było warto i o ile będzie taka wola księdza, to byśmy chcieli, żeby to było każdego roku, no ale tego nie wiem. No. Czyli krótko jeszcze inwestycje te, które chcecie Państwo przeprowadzić, bo wiemy, że ma być oddane nowy blok z pokojami hotelowymi, tak, dla nowych gości. Tak, to będzie nowy hotel oddany, to były taki koszarowiec na jakieś 160, tam 180 miejsc noclegowych. W ogóle cała infrastruktura drogowa też w nowym wydaniu. Oczywiście na to wszystko musimy mieć zgody konserwatorów zabytków, no ale to jest rzeczą normalną. No i co takiego pięknego będzie, że będzie na dziedzińcu, dziedziniec będzie w ogóle przeszklony szkłem. No to coś fajnego z nową posadzką, także no na pewno dla nowych gości zrobi to wrażenie. Dziękuję bardzo.
Restrukturyzacja szpitala psychiatrycznego. Dyrektor szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie Gdańskim, Jacek Bielan, mówi wprost. Niezbędny jest proces restrukturyzacji i nie można wykluczyć zwolnień pracowników. A czy będą zwolnienia? No tu żeśmy rozmawiali ze związkami zawodowymi. Nie wiem, czy Państwo już też się kontaktowali. Najprawdopodobniej tak. No. Także jesteście zorientowani. Mamy dwa wejścia. No albo potanieć to, co jest, albo poszukać rezerw na zasadzie zmniejszyć nasze zatrudnienie, ilość osobowa. Wiadomo, że szpital zajmuje się pacjentami i my musimy do swojej działalności mieć i lekarzy, i psychologów, i pielęgniarki, ale no, będziemy robili w tych ramach tego tyle, ile tak naprawdę by się to wymagało. A inna działalność, trzeba będzie się po prostu zastanowić. No. Szpital jest duży, z iluś tam, ile, no tutaj przecież on już i 100 lat działa. Ostatnie lata, wiadomo, jest jak jest, ale niestety nie może być tak, jak było do tej pory, bo nikt nam na to nie pozwoli, nawet warunki ekonomiczne na to nie. Ruszyły matury poprawkowe. Maturzyści z Kociewia trzymają się dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o sam wynik matur, jestem bardzo zadowolony, dlatego że powiat starogardzki, szkoły prowadzone przez powiat starogardzki ponadgimnazjalne, ich absolwenci, którzy przystąpili do matury, uzyskali 7 zdawalność w województwie pomorskim, to jest na 20 samorządów, my mamy 7 miejsce. Ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu, ponieważ tu ukłon w stronę kadr pracujących w szkołach, nauczycieli, ponieważ od dłuższego czasu, od paru lat właściwie, powiat starogardzki, jeżeli chodzi o podstawówki i gimnazja, no plasuje się bardzo daleko, więc należy wysuwać taki wniosek, że jednak przez te 3 lata w liceach i 4 lata w technikach młodzież znacznie podciąga się, co po prostu skutkuje tym, że dobrze zdaje maturę. W tej szkole na przykład jedna osoba tylko nie zdała matury, reszta zdała, w ubiegłym roku było 100%. Myślę, że na poprawce się powiedzie, czyli będzie 100% zdawalność. W drugim liceum, o ile dobrze pamiętam, 10 osób nie zdało. Takimi przedmiotami, które są na podstawie których się nie zdaje matury, to są przedmioty obowiązkowe, czyli język polski, matematyka i języki nowożytne. Podręczniki na nowy rok szkolny. Nowy rok szkolny oznacza dla uczniów i ich rodziców kolejne zakupy książek. Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje edukacja dzieci i młodzieży oraz gdzie najlepiej dokonać zakupu podręczników i ćwiczeń. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej komplet takich podręczników kosztuje około 300 zł. Do klasy pierwszej gimnazjum około 560, a do klasy pierwszej liceum około 700 zł. W jakiej cenie kształtują się ceny używanych podręczników? Oczywiście wszystko zależy, w jakim stanie są to używane podręczniki, bo może być to 40% ceny detalicznej, katalogowej, których się trzymamy, jeśli chodzi o nowe książki, albo może być to 50%, jeśli jest książka, powiedzmy, w średnim stanie, a może być i 60% ceny katalogowej, jeśli książka jest w dobrym stanie. Na co klient może liczyć w Państwa księgarni? No, przede wszystkim może liczyć na rabaty. Realizujemy zamówienia specjalne, jeżeli czegoś nie mamy, a staramy się mieć wszystkie książki, które są w szkołach starogardzkich, jak i w całym powiecie starogardzkim, to zamawiamy je na po prostu indywidualne zamówienia. Drugą rzeczą bardzo ważną jest to, że kupuję wszystko w jednym miejscu. Kupuję u nas podręczniki, zeszyty, plecaki, wszelkie akcesoria, które są potrzebne do szkoły. Prowadzimy także handel podręczników używanych. Skupujemy je i sprzedajemy. Podręczniki te są o 50% tańsze, także naprawdę korzystne jest je zakupić. No i oczywiście przede wszystkim wymieniamy to, co jest po prostu czy źle sprzedane, albo źle zakupione przez klientów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na wieści kulturalno-sportowe.
Biesiada Disco Polo zgromadziła tłumy na bulwarze nadwiślańskim. Było coś dla ducha i dla ciała. Biesiadę rozpoczął zespół Detmi, a głównie żeńską publiczność rozgrzał Bobby. Gwiazdą wieczoru był zespół Cleaver. Publiczność i organizatorzy żałowali, że zabrakło na scenie wokalisty Andrę Strzewa, którego piosenki zajmują czołowe miejsca na listach przebojów. Niestety Andrę miał już zajęty termin. Po walce Łukasz Rusiewicz powiedział, że rywal go rozczarował. Po sylwetce myślał, że więcej potrafi. Pięściarz podziękował też właścicielom firmy Polmet, dzięki którym mógł wystąpić w tej gali. Formę na 6-8 rund mam bez problemu, tylko po prostu przeciwnik nie był wymagający. No i nie mogłem pokazać no tak naprawdę siebie w 100%. Znaczy dwóch ostatnich zawodników dojedzie jutro. Jest Amerykanin Ben McCauley plus Kacper Radwański, który jest na kadrze. Od jutra już będzie zespół praktycznie w komplecie. Kiedy zaczyna się ostra gra? Znaczy pierwszy sparing mieliśmy zaplanowany na środę, ale niestety musieliśmy przesunąć go na piątek i pierwszy sparing zagramy w piątek w Koszalinie. A rewanż w przyszłym tygodniu jeszcze musimy ten termin ustalić, z tego względu, że po prostu hala jest zajęta, nasza miejska, i ten sparing musieliśmy przenieść piątkowy, który musimy grać u siebie, do Koszalina. A ligowe spotkania? 30 września rusza inauguracja rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki. Przed ligą zorganizował Pan mecze towarzyskie. Z kim i kiedy? Znaczy wszystkie mecze, które gramy u siebie, są zamknięte, ale serdecznie Państwa zapraszam 9 września o godzinie 18 na sparing otwarty, prezentacja zespołu z Czarnymi Słupsk, bilet wstępu 10 zł normalny, 5 zł bilet ulgowy. Ale wcześniej też będzie mecz z drużyną? Tak, o godzinie 15, również 9 września, wstęp bezpłatny. Byli zawodnicy Polfarmy Pacmet zagrają na zespół Southampton, to jest zespół drugoligowy angielski. W drużynie byli zawodnicy Polfarmy Pacmet, zagra Jarek Sarzało, Andrzej Kwaśniewski, Karol Miszykowski, Jacek Szymkiewicz. Ja również też w tym meczu zagram. Panie prezesie, o co walczymy w tym sezonie? No na pewno chcielibyśmy, żeby zespół w każdym meczu wyszedł w 100% zaangażowany, żeby w każdym meczu dał siebie wszystko. Jeśli, mówię, zawodnicy będą grali na 100%, to myślę, że wynik dobry przyjdzie sam. No rozpoczęliśmy dosyć ostro. Dla jednych to może za późno, ale dla nas to jeszcze była bardzo wczesna pora, bo jak nocny turniej to zaczęliśmy ostrą grę już o 19:30. W czterech grupach 20 zawodników było podzielonych po 5, więc każdy zawodnik meczy eliminacyjnych rozegrał 4. A potem ćwierćfinały, półfinały i finały. Było bardzo emocjonująco, zaskakujące wyniki. Wojtek Król na przykład poległ w pierwszym spotkaniu i była to niespodzianka, ale odbił się dalej i zawalczył o pierwsze miejsce. Ten finał, o której Państwo rozegrali? Finał, no już tutaj świtało, kochani, słoneczko biło pięknie w sobotę rano. 6:05 były wręczone nagrody. 7:05. Ale oprócz zwycięzcy Wojciecha Króla, turniej miał innego swojego bohatera. Miał innego swojego bohatera, był nim m.in. pan Henryk Kukliński, 67-latek, drodzy Państwo. Forma zaskakująca, to jest godny wzór do tego, żeby się ruszać, żeby być aktywnie. I no i potwierdza, że można walczyć i w takim sporcie niezwykle no, technicznie, gdzie trzeba się wykazać technicznie, to pan Henryk naprawdę na tych kortach błyszczał i odbierał od kibiców licznie zgromadzonych brawa.
kochani starogardzianie, ja zachęcam Was wszystkich, do tych, którzy lubią ping-pong i pykają sobie nieraz w popołudniach czy w czasie urlopu, żeby wzięli udział w tej imprezie. Przygotowaliśmy 16 stołów na miejskiej hali imienia Andrzeja Grubby i z powodzeniem. W poprzednich latach ta impreza odbywała się jako dwudniowa, jako jednodniowa, ale teraz jako dwudniowa, żeby ułatwić i przeprowadzenie nam organizatorom, ale też, żeby zawodnicy mieli satysfakcję z większego grania. Kochani, w ubiegłym roku było 217 zawodników. Mam nadzieję, że w tym roku Was będzie jeszcze więcej. Dla każdego posiłek regeneracyjny, baton energetyczny, woda, a jeszcze pamiątkowa koszulka. Kochani, dzwońcie do nas, mailujcie w niedzielę. Amatorzy, zachęcam Was, żebyście przyszli. W sobotę grają zawodnicy licencjonowani. Do nas, czyli gdzie? Do nas, do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie, na ulicy Olimpijczyków Starogardzkich.